wylosowałam Gary Fisher, księżniczkę Leia z Gwiezdnych, Gwiezdnych Wojen. Tak. Ja nie wziąłem, nie kopiowałam fryzury Gary Fisher z filmu, tylko zrobiłem, to dla mnie była inspiracja. Ja mam pewnego rodzaju problem, Kuba, ze względu na to, że tutaj możemy się bawić, że gdyby to był remake tego filmu, to mogłaby być Meg Ryan różowa, tutaj jest połączenie współczesne. Natomiast ja się zastanawiam nad funkcjonalnością, jeżeli twoją inspiracją była księżniczka Leia, czyli żołnierz, kobieta walcząca. Wyobraź sobie teraz w kostiumie i że masz panią kapitan statku i ona jest wyczesana w te kokardy. Ale Kuba nie chciał swojej modelki wysłać na modę, na wojnę. Ja nie chciałam odzwierciedlić tej fryzury i nie chciałam zrobić kobiety z karabinem. A interesuje mnie spinka. Skąd pomysł na spinkę błyszczącą? No właśnie, chciałam, żeby to było takie połączenie, sukienka z włosami. Żeby to nie była tylko czarna góra, tylko żeby to było tak, jakby połączyć stylizację z fryzurą. Ja się muszę wtrącić, bo ja mam wrażenie, Kuba, pamiętam, jak przyszedłeś na casting, przyszedłeś z bardzo misternie wyczesaną modelką, czyli swoją siostrą. Tam były te kwiaty, które były przesadzone. Dużo było tego. I mnie się wydaje, że ty dalej masz estetykę rosyjską. Ty nam dajesz inspiracje, które zawsze są jakimś takim ulepem czegoś wielkiego, jakąś taką nadinterpretacją. To jest taki trochę przerost albo... Ale film może być przesadzony, czy nie? Wiesz co, może być, tylko że dobranie tej sukienki znowu... Bo sama się nawet nazwa filmu, tak? To jest Gwiezdne Wojny. To jest fikcyjna postać, tak? Więc moim zdaniem może być trochę przerysowana. Ja też chciałbym trochę zacząć oceniać wasze fryzjerstwo i waszą pracę. A ty przy tej pracy się, no, napracowałeś trochę, chłopie. Bo to nie jest taka też łatwa fryzura. I do tego jest zrobiona bardzo prawidłowo, estetycznie, jest zrobiona symetrycznie. To nie są łatwe rzeczy, a więc ja na przykład no, widzę tutaj dużo pracy włożonej. Michałowi chodziło o poczucie estetyki, która u ciebie idzie tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Co boję się, że w dzisiejszym świecie może być uznawane jako trochę, wybacz mi, Kuba, ale tandetne.